Coming soon, a jesteśmy właśnie na takim etapie, że jutro mamy ostatni dzień w domu mentorskim. Ale właśnie, o tym pomyślę. On się pojawił w naszych głowach zupełnie niezależnie. Kuba pracował jeszcze w AIA, ja pracowałem w Linie Lux Springer Polska. I tak sobie pomyśleliśmy, że to jest dobry pomysł. Można to nawet sprawdzić, bo ja byłem taki sprytny, że zająłem sobie domenę w 2012 roku. To jest normalnie do sprawdzenia. No tak, ale wtedy jeszcze nie mieliśmy możliwości. Akademia Wideo.pl, oczywiście, przez VIW, w razie czego, bo może nam się zmieni pomysł. W każdym razie wtedy jeszcze nie mieliśmy takich możliwości, nie mieliśmy budżetu i wiele rzeczy nas wstrzymywało, ale spotkaliśmy się wspólnie w Onecie. No ja też prowadziłem wcześniej programatora To Bzdura i wielokrotnie, jak w przypadku każdego youtubera, aspirujący youtuberzy piszą wiadomości z takim pytaniem, które tutaj padło, co zrobić, żeby się wybić, w jaki sposób, czy jakiego sprzętu mam używać, więc widziałem, że jest mnóstwo ludzi, którzy chcą zacząć, tak jak ja kiedyś zaczynałem, tylko nie mają albo środków, albo wiedzy i trzeba im w jakiś sposób pomóc. To znaczy są ludzie, którzy będą tworzyć te treści, tylko trzeba dać im narzędzia do tego. No i też pracowałem wtedy, dlaczego w ogóle zrobiliśmy to w Onecie, bo ja pracowałem wcześniej w innej firmie, czyli Agora Internet Artists, ale chciałem zrobić to od dłuższego czasu, tylko że tam nie było woli, chęci i chyba finansów. No i tak się zdarzyło z Wojtkiem, że spotkaliśmy się w Onecie i to jest naprawdę dziwne, że ty już wcześniej o tym myślałeś i zaczęliśmy robić ten projekt. I też wyszliśmy z podstawowego założenia, że Onet, chcąc funkcjonować w tej przestrzeni YouTube'owej, fajnie by było, żeby zrobić coś innego niż robią to, co wszyscy w tym momencie, wszystkie sieci partnerskie, czyli pozyskują najbardziej atrakcyjnych partnerów i starają się ich jakoś tam wspierać. Mówię jakoś tam, bo pracowałem w takiej sieci i wiem, jak to z reguły wygląda. Więc my zamiast podbierać sobie partnerów jedni od drugich, postanowiliśmy stworzyć czy pomóc stworzyć tych youtuberów na nowo. To oczywiście też jest wpisane w naszą strategię, żeby poszerzać nasz zasięg wśród tej młodszej grupy, młodszych odbiorców internetu, ponieważ Onet jest portalem trochę geriatrycznym i potrzeba było młodej krwi. Ja już się zbliżam do tego wieku, to wiesz, trochę słabo. Ale przejdźmy do samego projektu, jak on wyglądał, już nie mówmy o tych założeniach. Zaczęliśmy od rekrutacji. Tak. Rekrutacja wyglądała tak, że na stronie akademiawideo.pl pojawił się formularz kontaktowy, który trzeba było wypełnić. Na sali jest Gosia. Gosia zrobiła to i też dotarła do dalszego etapu. Z tego formularza okazało się, że ludzie, zgłosiło się aż 450 osób. Każdy z nich miał za zadanie dołączenie do formularza materiału wideo, tak żebyśmy my zobaczyli, jak ta osoba się przed kamerą czuje, jak się zachowuje, jak mówi i tak dalej. No i pewnego pięknego dnia te wszystkie zgłoszenia musieliśmy obejrzeć. Trwało to bardzo, bardzo długo. 5 rano, kolejna kawa, ale daliśmy radę. Faktycznie z tych wszystkich zgłoszeń wybraliśmy 30 osób. Ale 32 zaprosiliśmy, bo było, jakby nie chcieliśmy się ograniczyć ze względu na głupią liczbę, którą sobie wybraliśmy miesiąc wcześniej, ale było tak dużo dobrych zgłoszeń, że dwa więcej wzięliśmy. Tak było. Zaprosiliśmy ich wszystkich do Warszawy na casting. No i tam trzy dni castingu. Rozmawialiśmy z każdym z kandydatów tam około 15 minut. Oczywiście opóźnienia. Było nam bardzo miło, ale w niedzielę po tych wszystkich castingach było nam z kolei bardzo trudno, bo z 32 osób wybrać 15, które ostatecznie mają stać się uczestnikami Akademii Wideo, nie jest łatwo. I to chyba były najtrudniejsze wybory, jakie mieliśmy w ostatnich wielu miesiącach. I też, żeby przeprowadzić te rekrutacje, musieliśmy jakoś się pokazać światu, zareklamować. I odnoszę się do tego, co mówił w swojej prezentacji Karol. I mówił bardzo mądre rzeczy, z którymi się całkowicie zgadzamy. Mówił o tej reklamie, o tych 5 sekundach i o Sokole. To był przykład napoju Tiger, z tego co pamiętam. To my się zainspirowaliśmy tym, co zrobiono w tej reklamie. I zrobiliśmy taką krótką, 15-sekundową reklamę, która latała na YouTube. I ją puścisz, zanim klikniesz. Zapłaciliśmy za to, to nie wiem, czy mogę powiedzieć, chyba mogę, bo zapłaciliśmy za kampanię 5000 zł. Ta reklama została wyświetlona ponad 200 tysięcy razy, 39% osób obejrzało ją do końca. Z tego około 7,5 tysiąca mieliśmy kliknięć ostatecznie na stronę akademiawideo.pl, co uważam, że to całkiem dobry wynik. 39% obejrzenia do końca reklamy, całkiem nieźle. To oglądamy.
tylko 15 sekund. Ta reklama jest trochę amatorska, zdajemy sobie z tego sprawę, ale my nie jesteśmy, razem z Wojtkiem, którzy to robiliśmy, dużą firmą produkcyjną, ale trochę tak miało być, bo w odróżnieniu od tego, co mówiłeś, Karol, od przerzucania tych wszystkich reklam telewizyjnych do internetu, to działa dużo lepiej, bo jest bardziej naturalne, bardziej zbliżone do formatów YouTube'owych, które ludzie oglądają na YouTube. Było bardzo krótkie, po lewej stronie, czyli waszej prawej, był ten przycisk, gdzie było napisane zostań YouTuberem lub pomiń reklamę. Po 5 sekundach napis pomiń reklamę. Więc to też było specjalnie, był taki śmieszny głosik, to było przyspieszone, ponieważ na końcu pojawiał się napis za szybko, wejdź na akademiowideo.pl, dowiedz się dlaczego tak jest. No i wyniki, o których wspomniał Wojtek, są dla nas bardzo satysfakcjonujące. Też staraliśmy się wykorzystywać do promocji tego wydarzenia nasze media, które po prostu mamy w Onecie. I tak Newsweek, Przegląd Sportowy publikował treści z tym związane, czy ja chociażby na swoim kanale, czy na Facebooku, który stworzyliśmy. Oprócz tego też udało nam się pokazać gdzieś poza naszymi mediami. No i to są rzeczy, gdzie byliśmy, nie wiem, dużo więcej nie będę dodawał, chyba że tu masz coś do dodania. No fajnie, że ludzie o nas Maciek napisali. Maciek Budzik nas zaprosił. Tak, Maciek nas zaprosił, było bardzo fajnie u niego. I zaczęła się robić bardzo fajna rzecz, bo założyliśmy stronę na Facebooku, Akademia Wideo, i oprócz tego, że ta strona dla nas pełniła na początku funkcję czysto informacyjną, to w pewnym momencie tam zaczęła tworzyć się społeczność, która zaczęła się wymieniać uwagami, radami na temat tego, jak produkować swoje wideo, i stworzyła się taka mała szkółka w pewnym sensie youtuberów, którzy pomagają youtuberom, sami sobie. Tak, niezależnie od tego, czy się dostali ostatecznie do Akademii, po prostu stworzyła się społeczność, która gdzieś tam się wspiera, wrzuca nowe odcinki. Jest to grupa teraz na fejsie, jakby poza tym fanpage'em, ale faktycznie ona cały czas żyje, cały czas coś się tam nowego pojawia i bardzo nas to cieszy, bo jakby fajne jest to, że tworzymy jakąś grupę wspólnie, jakby niezależnie od tego, od tych ostatecznych 15 uczestników. Nastąpił kolejny etap, czyli etap, jak go roboczo sobie nazywamy, mentorski. Czyli poza tym, że zrobiliśmy te rekrutacje, wybraliśmy tych 15 fantastycznych osób, to coś dalej chcieliśmy z nimi zrobić. Czyli zamknęliśmy ich w domu, jednym na Chomiczówce w Warszawie. Brzmi strasznie. Daleko od centrum. I mało tego, my z nimi tam mieszkamy. Na zmianę. Mamy dyżury. Zamieniamy się generalnie. Dobra. Ale oni tam uczą się oczywiście przez 5 dni w tygodniu, weekendy są wolne. Jedynym obowiązkiem, który na nich nałożyliśmy, to aby być każdego dnia na tym spotkaniu i uczyć się. To nie jest więzienie absolutnie, oni mogą z tego domu wyjść oczywiście, ale chcieliśmy, żeby też poznali się będąc w tym domu, żeby nawzajem siebie inspirowali. I tak jak widzieliście ten klip na początku, to jest klip stworzony przez jeden kanał, ale w nim występują dwie osoby z innych kanałów. W tym momencie, kiedy my tutaj rozmawiamy, jeden z uczestników, Władek Labuda, który jest podróżnikiem, który przez 2,5 roku podróżował po całym świecie, nie płacąc w ogóle za nocleg, robi szkolenie za darmo online na YouTubie na swoim kanale, gdzie ubrała go stylistka, która jest w Akademii Wideo. Ona ubrała go też wczoraj, bo akurat był Dzień Dobry TVN, a cały set medialny, komputer, program, wyświetlacz ustawił mu inny YouTuber, który jest w Akademii. Więc oni, będąc w tym jednym miejscu, przede wszystkim się poznają, ale też wymieniają doświadczenia i nawzajem inspirują, co jest dla nas bardzo ważne. Piękne jest też to, że to są osoby totalnie z różnych branż, że to są ludzie, którzy właśnie, z jednej strony mamy stylistkę, mamy dziewczynę, która zajmuje się domem jako tam dobra gospodyni, mamy dziewczynę, która śpiewa, mamy Władka, który podróżował przez ostatnie 2 lata i zaraz też pewnie do Azji pojedzie, bo długo nie może usiedzieć w jednym miejscu. Także generalnie jest tam naprawdę mnóstwo niesamowitych osób i to, że udało nam się ich zebrać w jednym miejscu, zmusić do pracy, zachęcić do działania, no to jest w ogóle dla mnie prywatnie nawet niesamowite. No ale nie samymi szkoleniami taki YouTuber istnieje i też zapewniliśmy im sprzęt. Każdemu z nich kupiliśmy lustrzankę, laptop, program do montażu. Z tego programu oczywiście korzystać ich uczyliśmy. Statyw, mikrofon, czyli wszystko taki mały zestaw produkcyjny, który każdy YouTuber naszym zdaniem powinien mieć, aczkolwiek no w sumie to nie jest obowiązkowe, bo taka youtuberka jak Olga Koniczyńska, która ma bardzo dużo, już ponad 200 tysięcy, może 300 tysięcy subskrypcji, dawno nie zaglądałem, ona cały czas nagrywa lustrzanką, którą stawia na parapecie lub na książkach i oświetla się światłem dziennym. Więc nie trzeba mieć super sprzętu, trzeba mieć osobowość i fajny pomysł. I z takich między innymi, bo było ich trochę więcej tematów, ich przygotowaliśmy. Idea była taka, żeby oni po wyjściu z domu wiedzieli bardzo dużo na temat tego, jak produkować swoje treści na YouTube,
czym YouTube, jakimi prawami się kieruje, jak funkcjonuje analityka YouTube'owa. Też kształciliśmy ich z zakresu w ogóle social media szeroko pojętych, budowania swojej marki w sieci, jak poruszać się w gąszczu tych informacji, portali, Snapchatów, Twitterów i Peryskopów. My zrobiliśmy takie matematyczne obliczenia, bardzo długie. Pewnie nie wiesz, co chcę powiedzieć, ale zrobiliśmy takie obliczenia i wydaje nam się, że nasz uczestnik, który zakończy szkolenia miesięczne, wyjdzie z tego domu, będzie miał takie doświadczenie i taką wiedzę, jaką mają YouTuberzy, którzy startują i powiedzmy są gdzieś tam po pierwszym roku pracy na YouTubie. Nie no, po 6 miesiącach. Po 6 miesiącach? Nie no, roku. Moim zdaniem po 6. Okej, no i niektórzy z naszych mentorów to są osoby, które tutaj możecie zobaczyć. Mateusz Sadowski to jest osoba, którą poznałem jakiś czas temu i jest fantastycznym montażystą, dobrym operatorem, ale montażystą, jest genialnym, robi czarodziejskie rzeczy, na przykład na kanale Ale Historia Wideo. Kiedy pracował jeszcze w Agorze, kiedy ja pracowałem w Agorze, tak się stało, że razem pracujemy teraz w tej grupie, gdzie jesteśmy, dostawał takie zadanie na przykład, stworzyć odcinek kanału historycznego, gdzie dostawał głos lektora przez 2,5 minuty, dostawał 3 zdjęcia. Miał z tego zrobić odcinek wideo. No i on potrafi i robił to. Małgorzata Krasowska, czyli nasz oficjalny patronat Google'a, Małgosia przyszła i opowiedziała też trochę o tych algorytmach, o tym, jak budować swoją markę na YouTube. Michał Szafrański, który podpowiedział YouTuberom, w momencie, kiedy już odniesiecie sukces i zrobicie karierę, jak nie zwariować i pozostać normalnym człowiekiem, bo wydaje nam się, że Michał jest idealnym przykładem do tego. Maciek Budzik, czyli social media, budowanie swojego wizerunku, Paweł Lipiec, współpraca agencji na linii marka, na linii YouTuber, Michał Sadowski, Brand24, monitoring swojej marki, no i między innymi tacy YouTuberzy też się u nas pokazali. Oni wszyscy mówili o swoich doświadczeniach, o tych przeszkodach, które mieli na początku swojej działalności, o tym, co ich zdaniem im najbardziej pomogło. Ale po tym domu mentorskim, który kończy się jutro, ostatni jest dzień i będzie Filip Nowobijski właśnie z kanału Duży w Maluchu, coś też się musi wydarzyć. Coś się musi wydarzyć i rzeczywiście ci uczestnicy, którzy jeszcze kanału nie mają, mają za zadanie go założyć i zacząć produkcję, bo tak naprawdę dom mentorski i cały ten baz, który zrobiliśmy na samym początku, to jest właśnie początek drogi. Znaczy, od teraz zaczyna się prawdziwa ciężka praca, bo oni muszą produkować materiał wideo. My jesteśmy umówieni na to, że muszą robić przynajmniej jeden materiał w tygodniu, bo tak jak już Karol wspominał, bardzo ważna jest ta regularność. I do tego jeszcze otrzymują od nas takie roczne stypendium, które pozwoli im skupić się faktycznie na produkowaniu materiału wideo, tak żeby nie myśleli od razu o kasie, tak, że o rany muszę mieć zaraz 40 tysięcy subów i robić niesamowite wyniki. Nie, znaczy każdy kanał, który startuje od zera, musi mieć czas na to, żeby się rozpędzić i żeby wejść na taki poziom subskrypcji, odsłon, który pozwoli im zarabiać porządne pieniądze. No i oprócz tego oczywiście właśnie w tym czasie, tym takim rozruchowym, będziemy ich wspierać sprzedażowo. No i co tam jeszcze? I żeby mieli gdzie się spotykać i żeby czuli się częścią też naszej firmy i żeby w sytuacji, kiedy mieszkają w domu, który im się na przykład nie podoba albo sąsiad wiecznie wierci za ścianą, to budujemy dla nich czy wyposażamy biuro u nas na Marszałkowskiej, gdzie każdego dnia, o każdej porze dnia i nocy dosłownie będą mogli przyjść i nagrać swoje rzeczy. Oprócz tego, że jest to przestrzeń biurowa, gdzie mogą przyjść, popracować, spotkać się z kimś, kto chce z nimi rozmawiać o współpracy reklamowej, to mają też do dyspozycji Studio TV, które mamy w Onecie i tam też każdego dnia i może nie o każdej porze nagrywać, ponieważ mamy też swoje produkcje, ale nocą studio stoi wolne, więc tak jak my nagrywaliśmy ten spot 15-sekundowy o 4 w nocy, tak oni też mogą o 4 w nocy nagrywać. Ważne jest też to, że oni mają taką możliwość wykorzystania potencjału Onetu. My chętnie będziemy... Onetu i całej grupy tak naprawdę, nie? Tak. No, dzisiaj na przykład jeden z youtuberów, których zobaczycie za chwilę, był na spotkaniu w redakcji Faktu, więc współpraca już się zacieśnia. Ale oni też są takim zapleczem produkcyjnym dla samego Onetu i czymś taką komórką, od której Onet powinien się uczyć, jak tworzyć wideo w sieci. Z kolei Onet też może im bardzo dużo dać, po prostu publikując ich, promując ich treści w swoich serwisach. I liczymy bardzo na taką współpracę, że ona bardzo będzie częsta, owocna i gęsta. Ładnie napisałeś w ogóle w pierwszym punkcie, że they can come and create videos anytime.
Tak jest. No i będziemy się oczywiście spotykali z nimi systematycznie raz w miesiącu, analizując po prostu ich wyniki, ich wideo. Jeśli kanał nie będzie się rozwijał tak jak zakładali, to będziemy myśleli, co zrobić dalej, jak go rozwinąć, może zmienić tematykę kanału. Będą korzystać cały czas z naszego doświadczenia. A jeśli chodzi o naszych kandydatów, to zanim pokażę ten slajd, gdzie jest napisane dziękujemy i są nasze adresy mailowe, to chcę wam pokazać jeden z filmów Łukasza Wdowiaka. Ten film nagrał przed Akademią Wideo. To był jego film zgłoszeniowy. Tak tylko chciałem o tym powiedzieć. My dziękujemy. Od razu chcieliśmy powiedzieć, że już mamy... Z niego też zrobimy gwiazdę. Tak, już mamy rozpisany biznesplan na kolejną edycję, więc w przyszłym roku, w okolicach pewnie maja, będziemy startować z nową edycją i będziemy zapraszać nowych, młodych youtuberów do drugiej edycji Akademii. Pierwsze pytanie.